Jeśli mnie nie słuchasz, to zasubskryb mój kanał i włącz powiadomienia. Odnośnie moich filmów, to nie przegapisz żadnego z mojego nowego materiału. Siemano wszystkim, z tej strony Zwycięzca, witam was w kolejnym materiale z EB. Wynik może nie jest taki pasjonujący, ale głównie strzały, jakie będę zadawał, są przyczyną tego, że pokazuję tutaj. Gram na mapie stepy na KW2, czyli na radzieckim czołgu ciężkim 6 poziomu z haubicą 152 mm. I jak widać, mam zamontowane pociski goldowe. Dodane są dość drogie. O, za chwilę zobaczcie. O, 700 uszkodzeń i to był właśnie chyba gold. 120 coś przybicia, 136 przybicia. Jak widać, 4800. W prawym górnym rogu macie pokazane W8 efektywność. Damage jaki zadaje. Ten X074 to jest razy, bo pokazuje na samym początku średnie uszkodzenia. Credits, czyli kredyty na bitwę, jakie wydałem na amunicję. To bardzo przydatny mod. Wróciło mnie na 7 poziomy. Jest top 5. Jest 5 oś. No, dostałem stuna niestety od bobotstwa, jak to Harold mówi. Od babolstwa. To będzie wszystko w tym jednym miejscu, więc w ogóle ten film robię, ponieważ chciałem. Ale jest podłoga 4. Zapytał się mnie, jakim cudem dostałem 6000 expo na KW2. Więc prawie 6000. No ten strzał nie był do końca opłacalny. Zwłaszcza w LMX-a. Gościu o cyniku Cycu 2004. Ten strzał AMX ewidentnie nie był opłacalny. Minus 9600. I to tak jeszcze nawet nie jest moje średnie obrażenie na bitwę. To nawet jeszcze nie są załadowane HE-ki. Ale za chwilę będę ładował tego Golda. A ja to z tego co pamiętam zginę. Bo jest dość jednostronna mapa. Jednostronna bitwa. Ja mam jeszcze na słuchawkach bardzo fajną muzykę. O, gościu jest Tiger P, maybe not, maybe top. Może wymaksowany, zresztą widać na Tigerze P. Z lewej strony jest. Ja stwierdziłem, że wstawiam wszystko na jedną kartę. Te konstrukty mnie nie zniszczy, czyli T30-400 nie jest w stanie mnie dorwać na strzał. W ogóle też jest bardzo fajny mod wgrany. I nie wiem, czy to będzie widać tutaj. O, KW2. No, KW2 to się dość mocno obawiam, bo jeżeli on ma tak samo jak ja załadowanego, znaczy teraz mam HEK załadowanego, a na HEK-ach jest 910 uszkodzeń i przybicie 86, a natomiast 3,66 promienia rażenia odłamków. A na PTK zwykłych jest 110 przybicie. Czyli 136 na goldzie, a 110 na zwykłych to mała różnica, ale jednak mimo wszystko jest różnica. Aha, KW2 maybe top. Teraz dopiero zauważyłem. Czyli możliwe, że on nie ma 152. I nie ma 152, ma to cięższy dzieł. Nie, ma 152. O, wszedł tuki, to jest właśnie ten mod, który pokazywałem, że pokazuje w tym samym momencie, co osiągnęliście dany medal, on to pokazuje. Tutaj będziemy jeszcze z prawej strony, z strony bazy konstrukta, znaczy T4485M kapuje. Tylko zwróćcie uwagę jeszcze na suczkę, czyli na SU-122-44. Pokazuje właśnie to w tamtej strony. O, jeszcze dostanę tego, braterstwo broni.
ponieważ Arton ma 3 i ja mam 3, w sumie mamy po 3 fragi w Plutonie, czyli... tak. Medal Braterstwa Broni. Wiem, że gościu... Wiem, że coś stanie, tylko teraz nie wiem jak. To nie to. MK już wyjechała tak swoją drogą. Soczka się obraca chyba. No, właśnie. Gościu się obrócił. No to chyba pisze właśnie, że raport SU. Tak mi się wydaje. No, tak myślałem. I swoją drogą mam 3246 WN8 i 1500 efektywności EFF, czyli efektywności. Bo chciałem mieć 5 fraga, na ten 4 fraga niestety nie zdążyłem. Więc niestety nie udało mi się tego fraga zdobyć, także zobaczymy się za chwilę w screenach końcowych powtórki. Ok, tak się prezentuje wynik końcowy. W ogóle swoją drogą pobieram naszego żywego teraz innego programu tutaj. Open Broadcaster Software, Open Software Broadcast. Open Broadcaster Software. Na 32... Nieważne. Tak jak widać mam 4700... Ej, 1476 obrażeń i to spowodowało, że mam 5600 chyba. Jeszcze strzelałem do 6 i 7 poziomu. Nie, wróci do 2 6 i jednego do 3 6. W zasadzie nie wiem, dlaczego mi to dało takie expa. No dostałem niestety 2 ogień Fire for Effect, czyli ogień skuteczny. Braterstwo broni, ponieważ byłem w Plutonie. Z kątem premium zarobiłem 29,5 tysiąca do 29,6 w zakręgleniu. Mam najwięcej obrażeń w całej bitwie, z tego co widzę. Fragów tak samo. Expo już nie. A tu jest mnie. No, strzelałem 3 z penetracją, no jak się strzelało z Golda, to się nie dziwię. Daily Report. No 5 minut 46 sekund, 47 trwała. Na czysto wyszedłem, ponieważ wydałem na amunicję 10400. Także dość dużo. Wyszedłem na czysto 13472 kredyty. A, bo to był mnożnik razy 5, stąd też mam eksport za tyle. A 1000... Co on gdzie wziął? 1128, skoro tutaj mam 752. Nie wiem. W każdym razie, jeżeli wam się materiał spodobał, to zostawcie u siebie kogo, napiszcie komentarz. Jeżeli nie subujecie kanału, to możecie zasubować kanał. Do zobaczenia w następnym materiale. Na razie. No i cześć. Bottles, poppin' bottles.